Antoni K. usłyszał zarzuty. W tle zaległości alimentacyjne na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Rzeczniczka Okręgowej Prokuratury w Warszawie potwierdziła, że aktor Antoni K. usłyszał zarzut uchylania się od płacenia alimentów. W tle zaległości na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Antoni K. usłyszał zarzut od prokuratury. W tle zaległości na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Na początku 2023 roku warszawska prokuratura informowała o procesie przeciwko aktorowi Antoniemu K. w sprawie niepłacenia alimentów na swoje dziecko. Jak donosi PAP, zaległości mogą sięgać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Antoniemu K. został przedstawiony zarzut, że w okresie od czerwca 2022 roku do 27 stycznia 2023 roku uchylał się od wykonywania ciążącego na nim. Obszerne wyjaśnienia w sprawie. Postępowanie przygotowawcze jest kontynuowane, dodała rzeczniczka. Joanna opozna o alimentach od męża, alimenty zarządził sąd, nie ja. Sprawę rozwodową, ale też o alimenty wniosła Joanna opozna, formalnie jeszcze żona aktora. Ich rozstanie w 2022 było głośną aferą, którą opisywały wszystkie portale plotkarskie. Po tym, jak komornik zabezpieczył pięciocyfrową kwotę proponowanych przez stronę Asi alimentów, mam zablokowane wszystkie konta, więc o finanse matka mojego syna nie powinna się obawiać, tym bardziej, że z tego, co widzę, całkiem nieźle sobie radzi z reklamowaniem wszystkiego na swoim Instagramie, no ale wiadomo, jak to jest, mówił aktor na filmie opublikowanym w lipcu 2022 roku na swoim Instagramie. Aktorka i mama małego Vincenta nie pozostała dłużna i odpowiedziała mu krótko i dosadnie. Alimenty zarządził sąd, nie ja. Przyjrzał się twoim zarobkom i ustalił odpowiednią kwotę. Gdybyś był przyzwoitym człowiekiem i płacił alimenty na czas, komornik nie zająłby twojego konta. Ile razy próbowałam się z tobą dogadać? O prawdziwym życiu nie masz pojęcia, prawdziwe życie to nie jest wieczna impreza. To kolejne problemy Antoniego K. Wcześniej zarzucono mu jazdę pod wpływem. Antoni K. jest regularnym bywalcem warszawskiej prokuratury. W lutym, w dniu swoich 34. urodzin został zatrzymany przez policjantów, którzy podejrzewali prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Podejrzenia były tylko w połowie prawdziwe. Antoni K. nie był pijany, ale zarzucono mu jazdę pod wpływem środków odurzających. Usłyszał zarzut kierowania samochodem osobowym pod wpływem substancji psychotropowej w postaci delta-9 tetrahydrokannabinolu.
informowała wówczas prokurator Aleksandra Skrzyniarz. W marcu Antoni K. musiał tłumaczyć się w prokuraturze. Oczywiście też nie przyznał się do winy.